Olga Kaczyńska z Top Model jest ciazy. Zdradziła plec dziecka, foto. Olga Kaczyńska w 2011 roku zapragnęła spełniać swoje marzenia i wzięła udział w programie Top Model. Mimo że Kaczyńskiej udało się zwyciężyć, to wkrótce okazało się, że bycie modelka to nie szczyt jej zawodowych ambicji. Jakiś czas później Olga opowiadała w rozmowie z Dzień Dobry TVN, że nie do końca odnalazła się w show biznesie. Okazało się, że świat show biznesu nie jest do końca dla mnie. Przede wszystkim przez media społecznościowe i to, że trzeba w nich być, pokazywać, co zjadłam na śniadanie i żeby to się wszystko kręciło. To nie do końca było moje i nie rozumiałam zainteresowania moja osoba tylko dlatego, że byłam w programie, mówiła na antenie. Modelka przyznała, że kiedyś nie liczyła się liczba followersów w mediach społecznościowych tylko to, jak się wygląda i w jaki sposób chodzi się po wybiegu. Natomiast teraz na castingach pytaja, ile się ma wyświetleń i nie czuje, żeby to było moje, opowiadała. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Olga porzuciła wiec kariery w mediach i skupiła się na nauce. Wrocławianka rozpoczęła edukację na Uniwersytecie Medycznym, która jakiś czas temu ukończyła, zostając lekarzem. Nie był to jednak koniec zmian w jej życiu prywatnym. Bo w 2021 roku Olga i jej narzeczony Łukasz stanęli na ślubnym kobiercu. Teraz okazuje się, że ich rodzina wkrótce się powiększy. Kaczyńska pochwaliła się fotka w bikini, na której to znalazł się obrazek bociana z pakunkiem w dziobie i podpisem dziecko w drodze. W trójkę, podpisała fotki na Instagramie. Olga wyjawiła również plec dziecka. Z opublikowanych pod wpisem hashtagów wynika bowiem, że pora niedługo powita na świecie dziewczynkę. W komentarzach pod postem nie zabrakło licznych gratulacji. A niektórzy zauważyli nawet, że do twarzy jej z brzuszkiem.